No, zdecydowanie, zdecydowanie. Bardzo fajnie zawsze jest stanąć na podium w domu. Szkoda, że tego Mazurka braknie, ale spokojnie, jeszcze zawody dalej trwają, także odbiłem. Rzeczywiście, w tamtym roku ekipa troszeczkę w innym składzie. W moim miejscu był Kuba Brzeziński, którego serdecznie pozdrawiam. Też chłopaki wywalczyli srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Mistrzowskim Mikulaszu. Dzisiaj udało się obronić. No i co, za rok, że tak powiem, cały czas apetyty, jeśli chodzi o drużynę, będą rosły. Tym bardziej, że już kurczę kilka razy wygrywaliśmy to. Także liczymy, że za rok też uda się nam poprawić tą lokatę, a przynajmniej ją utrzymać. No zdecydowanie, tutaj praktycznie cała reprezentacja przeszła do dalszego etapu. Dominika Brzeska troszeczkę tam noga jej się powinęła, ale to jest młoda zawodniczka, która myślę, że w przyszłości sprawi nam dużo, dużo radości. Tutaj wiadomo, ten pierwszy czy drugi przejazd, no to wiadomo, lepiej wyjść z pierwszego zawsze. Ten drugi przejazd jest rzeczą normalną, trzeba to jeździć i to też jest taka fajna jakby sprawdzian, czy rzeczywiście ta główka, psychika dobrze pracuje, funkcjonuje, bo to jest po prostu kolejny przejazd, gdzie trzeba wykonać jakieś zadanie i przejść do następnego etapu. Półfinał, finał, wszystko się kasuje, lecimy od początku, także to tak naprawdę nie będzie miało już znaczenia. Na pewno pomagają kibice, to, że jesteśmy na miejscu, mamy hotel praktycznie po drugiej stronie wału, mamy wszystko na miejscu. Wodę też znamy, z wszystkich ekip tak naprawdę wodę znamy najlepiej, wiadomo, troszeczkę ona się zmieniła w porównaniu nawet do kwalifikacji, do reprezentacji, aczkolwiek jesteśmy u siebie i musimy to wykorzystywać.